Konsekwencje wejścia ustawy 2.0 są, no, zwanej przez pana premiera konstytucją dla nauki, są bardzo duże i to praktycznie we wszystkich płaszczyznach następują zmiany. Chcę powiedzieć, że same przepisy wprowadzające ustawę to jest 318 artykułów. To pokazuje, jak głęboko i jak daleko idą te zmiany w stosunku do obecnych ustaw, dlatego że obecna ustawa, Konstytucja dla Nauki czy ustawa 2.0, jeśli kto woli, tak naprawdę zawiera w sobie 4 z ustaw, które dotychczas regulowały różnego rodzaju obszary działalności naukowej i działalności szkół wyższych, tym również spraw studenckich, na przykład kredytów i stypendiów studenckich. Ja myślę, że będziemy to mogli ocenić po tym, gdy zobaczymy tę ustawę. Tak naprawdę, jak ona będzie zgłoszona do rządu, do pani premier, to będziemy wiedzieli prawdopodobnie na początku stycznia. I gdzieś w połowie, myślę, przyszłego półrocza, czyli gdzieś w okolicach marca, kwietnia, maja, będziemy znali los. Czy ustawa w kształcie obecnym, uważamy, że nieco zmienionym, dlatego że niektóre regulacje w naszym odczuciu są nietrafne nadal. Mówię tu na przykład o relacjach wzajemnych między 3 organami, które wymienia ta ustawa, w stosunku do 5, które wymieniała ustawa poprzednia, czyli obecnie funkcjonująca, jak również zakres i kompetencje oraz ograniczenia związane z działalnością Rady Uczelni są tutaj w naszym odczuciu nie do końca właściwie doprecyzowane. I dopiero wówczas będziemy mogli powiedzieć o skutkach. Dziś mówimy o tym, co jest w projekcie. Ja myślę, że będzie szedł we właściwą stronę, to znaczy uczelnie będą wykonywały w większym stopniu pod rządami nowej ustawy te swoje funkcje wypełniały, które są im przypisane, a inne są przypisane uczelniom akademickim, nieco inne uczelniom publicznym, nieco inne uczelniom niepublicznym, chociaż tutaj są najmniejsze różnice, ale nieco innym wyższym szkołom zawodowym, a już na pewno ogromnej rzeszy ponad 200 uczelni niepublicznych, które gdzieś balansują pomiędzy wyższymi szkołami zawodowymi, akademiami i powiedzmy sobie pomiędzy uczelniami publicznymi i niepublicznymi. Bardzo trudno mówić o wszystkich, ale jeżeli powiedzielibyśmy o uczelniach akademickich, to uważam, iż paradygmat, który został wprowadzony w nowej ustawie, a więc o tym, o jakości kształcenia i w ogóle o ocenie danej uczelni decyduje proces badań naukowych. Jakość procesu badań naukowych i wynikające stąd konsekwencje, a więc osiągnięcia uczelni w tym zakresie, będą decydowały o uprawnieniach dla uczelni również w zakresie szkolnictwa, w zakresie edukacji, kształcenia. I ocena uczelni będzie również dokonywana przez ten pryzmat. No nie chcę mówić o szczegółach, bo musiałbym mieć bardzo dużo czasu, ale myślę, że to powoduje, iż jest możliwy, jeżeli właściwie to wykorzystamy, bardzo szybkie podniesienie jakości procesu i kształcenia, i badań naukowych w uczelniach. Tak, są potencjalne zagrożenia, dlatego że, jak pani doskonale wie, no, w wielu publikatorach, nie tylko w telewizji, ale również w gazetach i tak dalej, pojawiają się no, bardzo różne zdania, od jednego krańca do drugiego. Podam pani przykład. Jeden kraniec to są koledzy, którzy mówią, uczelnia to tak naprawdę powinna być wielka korporacja rządzona głównie prawami rynkowymi, prawami korporacyjnymi. Drudzy mówią, swoboda i wolność naukowa i autonomia to jest najważniejsze i żadnych korporacyjnych metod tutaj nie powinniśmy wprowadzać. Myślę, że prawda jest gdzieś po środku. Świat się zmienia i nie uciekniemy od pewnych korporacyjnych ciągot, które się pojawiają, ale z drugiej strony też takie potężne rozproszenie przez wszelkiego typu zdarzeń, które dzieją się w uczelni i niejednoznaczność pewnych działań, bo nie określonych, że tak powiem, w kierunkach rozwojowych uczelni, też w dzisiejszym świecie nie ma prawa funkcjonować.